Loża Radiowa. A w studiu Loża Radiowej witam już gościa. Jest z nami pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Za nami gorąca polityczna sobota. W sobotę inauguracja kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda stał w blasku reflektorów. Biało-czerwone barwy. Atmosfera bardzo podniosła. Pani była na tej konwencji w Warszawie. Tak, oczywiście byłam. No, jeśli chodzi o tą konwencję, to naprawdę wspaniała, wyjątkowa atmosfera. Myślę, że również ci, którzy nie byli bezpośrednio na tej konwencji, a śledzili ją za pomocą telewizji, czy też mediów internetowych, czuli tą wspaniałą energię, tą ogromną moc, jaka w trakcie tej konwencji uczestniczyła nam wszystkim. Te konwencje takie bardzo amerykańskie się zrobiły, takie spektakle już można by powiedzieć. No być może państwo to prawda? Tak odbieracie. Jest trochę konfety, reflektory, musi być mocny początek. No tak, natomiast jednak ta konwencja pokazuje, jak ogromne, bardzo duże poparcie pan prezydent Andrzej Duda ma wśród zwolenników, członków, sympatyków, że te 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy był to naprawdę wspaniały czas dla naszego kraju, że te wszystkie sprawy, którymi zajmował się pan prezydent Andrzej Duda, naprawdę pozwoliły na to, żebyśmy mogli powiedzieć dzisiaj z takim spokojem, że wreszcie Polska idzie w odpowiednim kierunku, że nasze państwo rozwija się, nasze państwo ogromnie wzrosło znaczenie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale również nasi rodacy poczuli, że naprawdę jest możliwe, żeby również zarówno rząd, jak i prezydent wspierał i dostrzegał najbardziej tych potrzebujących. No tutaj pani mówi o takich fragmentach, powiedziałabym, przemówienia Andrzeja Dudy, natomiast bardzo zwracało uwagę ten początek, to znaczy wprowadzenie zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i innych osób, które mówiły o tym dziedzictwie po Lechu Kaczyńskim. To była też osoba, na którą Andrzej Duda też się powoływał wielokrotnie. No tak, oczywiście pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński zapoczątkował właśnie tą ideę i to, w jaki sposób powinna być kreowana polityka, zarówno ta wewnętrzna, jak i ta na zewnątrz. I dzisiaj zarówno my, jako posłowie, ale też rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy realizujemy spuściznę i testament pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale pierwszą osobą, która zapoczątkowała właśnie realizację spuścizny, jest właśnie pan prezydent Andrzej Duda. Zarówno z jednej strony bardzo mocny nacisk na rozwój gospodarczy, na to, żeby Polska była podmiotowa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, również dostrzeganie i wprowadzenie szereg reform prospołecznych, ale również bardzo ważną kwestią jest ta polityka historyczna. Mhm. I to przez 5 lat obserwowaliśmy, w jaki sposób to się odbywało z pomocą, ogromnemu wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy. A ja dobrze odczytuję, że konwencja to jest takie zmobilizowanie na razie tych struktur, powiedzmy, posłów, senatorów, parlamentarzystów, no powtarzam się troszkę, ale wszystkich osób, które no niejako niosą na sztandarach to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi, tutaj na dole. Czy to był taki cel, żeby najpierw zagrzać jakby te osoby, zmobilizować, one poniosą to dalej? Powiem, myślę, że nas nie trzeba zagrzewać. My jesteśmy naprawdę bardzo mocno przekonani i pewni, że gwarantem na to, żeby w dalszym ciągu mogła być realizowana ta właśnie polityka, która do tej pory była realizowana, jest właśnie pan
prezydent Andrzej Duda. Ja wczoraj, nie tak dawno, bo wczoraj mówiłam, podawałam przykład chociażby zachowania opozycji, jeśli chodzi o Izbę Wyższą, czyli Senat, gdzie została zablokowana 13. emerytura. I proszę sobie wyobrazić, gdyby prezydentem nie był pan Andrzej Duda, czy ta ustawa byłaby podpisana, czy nasi emeryci i renciści skorzystaliby z tej 13. emerytury? Jestem przekonana, że nie. No, odpowiedź się nasuwa właśnie negatywna. Jestem przekonana, że nie, dlatego że opozycja tak naprawdę jest dziką opozycją, która po prostu robi wszystko, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Dzisiaj robi wszystko, żeby odsunąć, żeby pan prezydent Andrzej Duda nie wygrał tych wyborów, tylko po to, żeby odzyskali władzę. Dla nich nie liczy się dobro Polski, dobro mieszkańców, dobro wszystkich tych ludzi, którzy takiego wsparcia potrzebują. Ja pragnę zauważyć, że chociażby w przeciągu tych 5 lat i to od samego początku też w swojej kampanii przedwyborczej pan prezydent Andrzej Duda również o tym wszystkim mówił. Chociażby o podniesieniu najniższej płacy, o wsparciu rodzin, o rozwoju gospodarczym, o tym, żeby Polska zaczęła być dostrzegana jako kraj, który liczy się, leżący w środkowej Europie. To są rzeczy niezmiernie istotne dla nas i doświadczenie, to co widzimy, co działo się przez tych ostatnich 5 lat, pokazuje, że tak naprawdę jest to wszystko możliwe, ale to mogło być możliwe dzięki właśnie takiemu zrozumieniu i dzięki jednej wizji na to, w jaki sposób nasz kraj powinien się rozwijać, w jakim kierunku powinniśmy iść. Dla nas, dla Zjednoczonej Prawicy, dla prezydenta Andrzeja Dudy jest ważne to, żeby młodzi ludzie mogli pracować tu na miejscu, żeby mogli godnie zarabiać. To, co mówiłam wcześniej, 5 lat temu najniższe wynagrodzenie, najniższa stawka godzinowa 5 zł. W przeciągu 5 lat zwiększyliśmy ją do 17. Oczywiście to odbija się w jakiś tam sposób wśród przedsiębiorców. Natomiast idąc również i patrząc na potrzeby również przedsiębiorców, przygotowaliśmy szereg różnego typu wsparcia, również dla przedsiębiorców, chociażby obniżony ZUS. Tego tak naprawdę jest mnóstwo i nie mogłoby to być wprowadzane, gdyby był inny prezydent. No właśnie, pani poseł, bo wspomniała pani na początku o tym, że Senat no, nie chciał wprowadzenia tej 13. emerytury. Mówiła pani, no co by było, gdyby ktoś inny był prezydentem, prawda? Więc tak teraz można to odczytać, że stawka jest naprawdę bardzo wysoka. Oczywiście, że jest bardzo wysoka. Stawka jest najwyższa. Stawka jest... Tak jak najwyższy urząd w państwie. Tak jak jest właśnie najwyższy urząd w państwie. I ja tutaj chciałam bardzo prosić i zaapelować, korzystając z takiej okazji, do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny i tych, którzy słuchają również za pomocą internetu słuchaczy, żeby jednak popatrzeć i dokonać takiego wyboru, który gwarantuje to, że Polska będzie rosła w siłę, że Polakom będzie się żyło coraz lepiej, a tym gwarantem, jedynym gwarantem, nie ma innego lepszego gwaranta, jest właśnie pan prezydent Andrzej Duda. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara, także no właśnie poseł, sprawozdawca, jeśli chodzi o tak zwany podatek cukrowy, tak to się przyjęło mówić. No właśnie, pani poseł, chyba podatek, powiedziałabym, potrzebny albo w jakimś stopniu akceptowalny. Ja też kiedyś pytałam tutaj przedsiębiorców u nas w studiu, jak się zapatrują. No jedni mówią, no tak, kolejna danina, kolejne zasypywanie, ale byli tacy, którzy mówili, jeśli chodzi o zdrowie, nie ma problemu. Przede wszystkim to nie jest podatek. Pierwsza podstawowa rzecz to jest opłata cukrowa. Myślę, ja jestem
bardzo mocno o tym przekonana, że w to ta ustawa spowoduje, iż w przyszłości będziemy mieli o wiele, wiele zdrowsze społeczeństwo, bo w 95% środki, które wpłyną z tytułu opłaty cukrowej, zasilać będą Narodowe Fundusze Zdrowia, te regionalne również, a one będą miały za zadanie prowadzić politykę profilaktyczną, prozdrowotną i edukacyjną właśnie w kontekście otyłości i cukrzycy wśród dzieci i młodzieży. No właśnie, bo wiele się zastanawiało, do jakiego worka, w cudzysłowie, trafią te pieniądze, absolutnie, prawda? Te pieniądze NFZ nie będą trafiać do budżetu państwa, tylko będą kierowane, tak jak już mówiłam wcześniej, do Narodowych Funduszy Zdrowia. I jak spojrzymy na dane ogólnoświatowe, dane europejskie, dane chociażby Unii Europejskiej, ale również te nasze, to problem z otyłością i cukrzycą, ale to nie tylko to, bo wiadomo, że cukrzyca, otyłość, no, prowadzi w konsekwencji do kolejnych chorób i tu naprawdę to jest ogromne wyzwanie, ogromny problem, z którym między innymi po raz kolejny my jako rząd Zjednoczonej Prawicy stawiamy czoła i cieszę się z tego bardzo. Tym bardziej, że chociażby Aleksandrówka, o której wielokrotnie wspominałam tutaj też na antenie Radia Opole, ma w swojej tej nowej działalności, takie są założenia, żeby właśnie poszerzyć o kwestie dotyczące otyłości i cukrzycy wśród dzieci i młodzieży. I to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, bardzo dobre rozwiązanie. Powiem więcej. W momencie, kiedy odbywało się pierwsze czytanie czy rozpatrywanie ustawy w Komisji Zdrowia, naprawdę była bardzo wysoka reprezentacja grupy społecznej, w której również byli przedstawiciele różnych branż, przedsiębiorcy, którzy nie krytykowali zbyt mocno tego, bo jednak dostrzegają to, że taka forma, takie rozwiązanie stosowane jest również w innych krajach, że ten problem jednak dotyka coraz mocniej każdego z nas i to, co kierowane ma być na zdrowie, to jednak są za. Znaczy właśnie myślę, że tą główną zaletą tego projektu jest to, co wspominałam o tym worku, prawda? To znaczy to, że to trafia do NFZ-u, a nie do budżetu. Ale też w dużej części trafiać jeszcze będzie, zostaje to 5%. Dużej części trafiać będzie też do samorządów. I samorządy, powiem, że do tej pory, od wielu, wielu lat działają również na zasadzie profilaktyki zwalczania alkoholizmu. No i te ileś procent również tych środków trafiać będzie również do samorządów po to, żeby ten problem, tą problematykę jeszcze mocniej wspierać i rozwiązywać, czyli w dużej części również zasilane będą budżety samorządowe. Z jednej strony NFZ-y, z drugiej strony samorządy. I to jest bardzo dobra ustawa. Mało tego, od wielu osób słyszałam, że i nawet od posłów z opozycji, że skoro idziemy w tym kierunku, przede wszystkim muszę też powiedzieć, że 12 lutego otrzymaliśmy list ze Światowej Organizacji Zdrowia, która bardzo mocno popiera rozwiązania i działania Ministerstwa Zdrowia właśnie w tym obszarze. A tak jak już mówiłam wcześniej, posłowie również z opozycji wskazywali, że być może warto by było się zastanowić, czy tego nie poszerzyć o jeszcze inne artykuły spożywcze, które mają w składzie wysoki poziom cukru lub substancji cukropochodnych, bo pamiętajmy, że dzieci nie uzależniają się od
tylko i wyłącznie samego cukru. To funkcjonuje wszystko w głowie i tak naprawdę sam smak słodki powoduje to, że w pewnym momencie uzależniamy się od tego i coraz chętniej sięgamy po to i im więcej tych... A to już prosta droga do wszelakich chorób. I to ustawa zakłada tak, im więcej w napojach cukru, tym większa jakby restrykcja, opłata. Jeżeli będzie obniżany poziom cukru, to oczywiście ta opłata będzie niższa. No to wyjdzie tylko i wyłącznie ze zdrowiem dla nas wszystkim, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla nas, dla dorosłych osób, które również tego typu napoje spożywają. A kiedy to może wejść w życie? Ja myślę, że w naszym najbliższym czasie, jeśli chodzi o proces legislacyjny, no to oczywiście teraz skierowane będzie do Senatu. Prawdopodobnie Senat, ponieważ mamy tam do czynienia z opozycją, marszałek z Platformy Obywatelskiej i raczej działania są takie, a nie inne, żeby właśnie wszystko przyblokować. Może nie w tym przypadku, Może w tym przypadku nie, no zobaczymy, ale jeżeli będzie taka sytuacja, to wróci ponownie do Sejmu, czyli możemy się spodziewać, że w marcu prawdopodobnie ponownie będziemy pracować nad tą ustawą. Myślę, że Sejm w takiej sytuacji przyjmie bez problemu, odrzuci poprawki, które zostaną zgłoszone przez Senat. No i kolejnym etapem to jest podpis pana prezydenta. Może od nowego roku zobaczymy, kiedy wejdzie w życie finalnie. Jakie będą zapisy? Pani poseł, no to nie sposób podpytać jeszcze o obwodnicę. Szampana mogą otwierać Brzeg, Lędziny, Prudnik i Sidzina. Co prawda jeszcze trochę czasu upłynie, zanim obwodnice się pojawią. Natomiast już jakiś konkret jest. Mamy koszty oszacowane mniej więcej na 28 miliardów złotych. Prudnik to pani rodzinne miasto, jak rozumiem, pani sprawka. No oczywiście dla mnie Prudnik, można powiedzieć, jest takim priorytetowym powiatem, aczkolwiek staram się jednak reprezentować i wspierać i działać na rzecz całego województwa opolskiego, bo chociażby też obwodnica Brzegu, o którą również bardzo mocno walczyłam w poprzedniej kadencji, również obwodnice, które pojawiły się w poprzedniej kadencji, było ich w sumie 6, Myślina, Kędzierzyn-Koźle, Niemodlin, Praszka, i Olesno. Tutaj też bardzo mocno starałam się i wspierałam. Cieszę się niezmiernie, ogromnie. Cieszę się, że pojawi się w niedługiej perspektywie inwestycja, która rozwiąże problem nie tylko Prudnika, bo to jest tak naprawdę problem międzynarodowy. Mhm. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o Prudnik, dosłownie rzut kamieniem mówiąc kolokwialnie, mamy przejście graniczne. No tak, to jest szczególne jedyne przejście graniczne na Opolszczyźnie, które realizuje spedycję międzynarodową. I ja uczestniczyłam w poprzedniej kadencji, jak i w tej kadencji w grupie bilateralnej polsko-czeskiej i ten temat również poruszany był wielokrotnie przez stronę czeską. To wpisuje się, ta inwestycja wpisuje się w tak zwany szlak dróg transeuropejskich, czyli TNN. I to tak naprawdę jeden z bardzo ważnych elementów, również ważny Brzeg, Sidzina, Lędziny. Ale powiem tak, ja osobiście cieszę się bardzo, że mamy kolejne obwodnice, czyli w przeciągu 5 lat 10 już mamy obwodnic. To jest rekordowa ilość inwestycji na terenie województwa opolskiego, ale już dzisiaj i wcześniej jednak pamiętam i działam, żeby inwestycje drogowe również były poszerzone o Namysłów, Głogówek, Strzelce Opolskie. Tak, to są też inwestycje, które
wręcz muszą być zrealizowane. Nie będą realizowane w ramach tego programu 100 obwodnic, ale to przecież jeden z wielu programów, także tutaj ręce na pokład i do roboty. A dlaczego wybrano akurat te cztery miejscowości? Brzeg Lędziny, Prudnik i Siedzina. Jakie jest tutaj kryterium? Ze względów na wiele tych kryteriów tak naprawdę było wiele. Chociażby w Prudniku, to tak jak mówiłam, wpisuje się w korytarz transeuropejski. Jeśli chodzi o nasilenie ruchu, być może to nie jest aż tak wysokie, gdzie indziej są wyższe. Natomiast tu jest bardzo duży, potworny ruch tirów, które niejednokrotnie powodowały wypadki, w tym śmiertelne. Czyli tutaj zagrożenie życia, zdrowia było bardzo ogromne. Również z racji tego ruchu ciężkiego, tak go określę, no, ten hałas był bardzo wysoki, kiedy to zapoznałam się kilka lat temu z takim dokumentem dotyczącym właśnie likwidacji hałasu, to Prudnik, właśnie ten odcinek, ulica Piastowska była zaznaczona na czerwono. Nie było tu możliwości, żeby wybudować ekrany dźwiękoszczelne. Jedynym rozwiązaniem właśnie wskazywano obwodnicę wschodnią Prudnika. I tak te obwodnice kolejne, czy to brzeg, który również realizuje ruch, no nie tylko tutaj nasz województwo. No, tylko tutaj z kolei odzywają się mieszkańcy Lubrzy, którzy są też zaniepokojeni, że obwodnica zakończy się akurat przed miastem. O tym też mówiłam ja i wielu z nas, że jeśli chodzi o ten proces obwodnicy brzegu, to tak naprawdę jeszcze jest wiele rzeczy możliwych. Myślę, że warto przeprowadzić konsultacje takie szerokie, społeczne, w oparciu również o samorządy, po to, żeby wypracować taką koncepcję, która będzie z korzyścią zarówno dla tych, którzy poruszać się będą po tej obwodnicy, ale również dla mieszkańców sąsiednich miejscowości i gmin. I tutaj determinacja jest duża, jeśli chodzi o mieszkańców Lubrzy, bo mówią, że będą blokować drogę aż do skutku. Tak się umawiają nawet na regularne protesty. Więc widać, że mocno im zależy na tym temacie. To tak, bo okazuje się, że to w sytuacji, gdyby był wybrany właśnie taki wariant, byłoby to naprawdę bardzo uciążliwe dla tych mieszkańców i ja szczerze powiem, że no, rozumiem. Czyli co, możemy na razie uspokoić, że nic straconego, to znaczy jeszcze tu będą na pewno, konsultacje, tak? Na pewno będziemy starać się, żeby wybrać i spowodować, żeby rozwiązanie tej obwodnicy było takie, które będzie, nie będzie kolidowało z mieszkańcami gminy Lubrzy, że będziemy starać się, żeby to rzeczywiście było przyjazne dla mieszkańców i dla kierowców. To ja dopytam jeszcze o Strzelce Opolskie, bo to też nie zazdroszczę mieszkańcom, bo kiedy na autostradzie A4 zdarza się wypadek, wiemy też, że autostrada A4 sama też wymagałaby remontu i to takiego konkretnego. Wiemy, że kiedy tam się coś dzieje, cały ruch jest prowadzony przez Strzelce Opolskie. Nic do pozazdroszczenia. No dokładnie, dlatego tak jak mówiłam na wstępie, jeśli chodzi o obwodnicę Strzelec, to jest naprawdę kolejna obwodnica, która można powiedzieć jest priorytetowa. Ja osobiście tutaj na antenie Radio Opole deklaruję, że będę również w temacie Strzelec Opolskich robić wszystko, żeby znalazła się w programie nie stóp obwodnic, bo tutaj już mamy, tak? Ale żeby po prostu ta obwodnica była również realizowana. Jak? Bo o to też pytają mieszkańcy. Zjazd na autostradzie A4, właśnie, który byłby takim, że tak powiem, ostatnim takim elementem, który by wspaniale połączył ten szlak dróg transeuropejskich i który odciążyłby w bardzo dużym stopniu mieszkańców gminy Strzeleczki i Krapkowice, bo przecież ta spedycja międzynarodowa przejeżdża przez te właśnie miejscowości. Patrząc na drogę od Prudnika do chociażby Pruszkowa, mamy tam naprawdę tą drogę już
pięknie przygotowaną. Jest obwodnica Białej, teraz ta obwodnica Drogi Lipowej w Lubrzy. No jest jeszcze kilka takich jest potrzeb, chociażby patrząc na wypadki z udziałem zwierząt, które przebiegają przez las Smolarni, nie tak dawny wypadek z udziałem rodziny, w której zginęło chyba półroczne dziecko. Tak. Akurat tak się składa, że to byli mieszkańcy powiatu prudnickiego z Niemysłowic. No tutaj też osobiście uważam, że trzeba spowodować, sprawić, żeby wprowadzić takie rozwiązanie, żeby tych wypadków było jak najmniej, żeby tego typu sytuacje eliminować. Sama często jeżdżę tą drogą i niejednokrotnie byłam świadkiem kolizji czy różnych wypadków z udziałem zwierząt i zawsze jak gdyby patrzyłam na ten problem z taką troską. Także tutaj jest też kolejna sprawa. Tych spraw infrastrukturalnych jest tego mnóstwo sporo. I myślę, że w tej kadencji, w 9. kadencji Sejmu uda się wiele, znaczy nie uda się to, bo tu trzeba naprawdę ogromnej pracy, ogromnej determinacji. Wszystkich parlamentarzystów. Wszystkich parlamentarzystów, wszystkich również samorządowców, żeby te rzeczy, które są naprawdę istotne, niezmiernie, które zapewniają komfort jazdy, bezpieczeństwo, żeby były realizowane. A my będziemy na pewno jeszcze o to dopytywać. Bardzo dziękuję. Była dzisiaj z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Loża radiowa.